właśnie znajduje się na jezdni ulicy Gąbockiej. A dokładnie tam w przyszłości powstanie tramwaj na Zieloną Białękę. Zanim to się stanie, na Zieloną Białękę dojedziemy szybciej nowym buspasem, który w tym momencie jest już realizowany na całej długości tejże ulicy. No, prawie całej. Ciągnie się ona od metra Konotowicza dalej prosto do trasy toruńskiej. Jest to inwestycja współfinansowana również z centrum handlowym, które w tym miejscu się znajduje obok. Jak te prace teraz wyglądają? W październiku 2024, bo w ten weekend tutaj jestem, część ulicy jest zamknięta, by ją można było całkowicie sfrezować. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, to mam Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z warszawskiego Targówka, gdzie w sumie dawno już nic nie nagrywałem, ale teraz czas na kolejne inwestycje komunikacyjne. O ile wiadomo, że w przyszłości tutaj po lewej stronie, wzdłuż tych wiaduktów, wzdłuż całej trasy, znaczy obok trasy toruńskiej, nad nią nowym wiaduktem i dalej przez stronę Zielonej Białęki powstanie tramwaj, o tyle on będzie budowany dopiero w 2028 roku, najprawdopodobniej w drugiej połowie tego też i roku, jeżeli chodzi o 28. Natomiast zanim to się wydarzy, no to mieszkańcy oczywiście przydałoby się, żeby mieli lepszy dojazd z komunikacją autobusową. Również do tego centrum handlowego Targówek, które po części współfinansuje właśnie budowę buspasa na samej ulicy Głębockiej i też na ulicy Świętego Wincentego. I dlaczego tutaj w tym miejscu powstanie buspas? No bo tutaj samochody stoją w korkach. Ile na większości tej ulicy mamy jeden pas w każdym kierunku, o tyle faktycznie ten jeden pas w każdym kierunku pozostanie. W niektórych miejscach jezdnia po prostu będzie mieć po jeden pas tylko łącznie dla wszystkich samochodów, a dla autobusów będzie dobudowany, doklejony specjalny buspas. Oczywiście w trakcie budowy trasy tramwajowej ten układ ulicy będzie trzeba w tym miejscu zmienić, ale co ważne, tramwaj tutaj nie będzie jechać środkiem ulicy, tylko będzie jechać obok torów, obok samej jezdni, po lewej stronie. Macie też teraz w tym momencie ujęcia, jeżeli chodzi o lipiec 2024 i październik 2024, bo w lipcu rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Ale to są jeszcze ujęcia sprzed rozpoczęcia zasadniczych prac budowlanych, tylko i wyłącznie możecie zobaczyć jakieś słupki i ogrodzenia, które jeszcze były po prostu rozstawione na sucho dookoła całego placu budowy. Natomiast na ujęciach z października widzicie, jak to wyglądało w ostatni weekend, kiedy po prostu było frezowanie samej ulicy Świętego Wincentego. Sam buspas w zależności od kierunku będzie pociągnięty mniej więcej na długości od metra Konotowicza w kierunku właśnie trasy toruńskiej. No i teraz po pierwsze, buspas w kierunku Konotowicza będzie na tym całym odcinku. Czytaj, po lewej stronie aktualnej jezdni buspas będzie się ciągnąć do tego skrzyżowania, natomiast po prawej stronie będzie się zaczynać od ulicy Malborskiej i przy Grodzisku. Zresztą w tym miejscu możecie już zobaczyć, że faktycznie jezdnia się poszerzyła. Według mnie największy minus nowej inwestycji, która tutaj jest realizowana, to jest cały czas odsunięcie przystanków autobusowych od samej stacji metra Konotowicze. Ale dobrze, na czym w ogóle polega ta cała budowa? No mniej więcej jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o założenie. Wybudowanie nowego buspasu. No ale de facto to nie jest aż takie proste, bo trzeba przebudować całą instalację podziemną, jeżeli chodzi o kolizję z nową jezdnią, bo jezdnię w niektórych miejscach trzeba poszerzyć z aktualnych 3 bądź 2 pasów do 4, tak aby były 2 pasy dla samochodów wszystkich i 2 pasy dla autobusów i innych pojazdów, które mogą się tędy jeździć. Pomijając to, też trzeba dobudować drogę rowerową w miejscach, gdzie jej po prostu nie było na całym ciągu do trasy toruńskiej i do wiaduktu, który się ciągnie właśnie na ulicy Głębokiej prosto na Zieloną Białękę. W ten sposób ta cała inwestycja będzie spójna i to się ładnie ze sobą połączy. No oczywiście w ramach inwestycji drogi rowerowe, które się znajdują wzdłuż samej inwestycji i nie są przy skrzyżowaniach, nie będą przebudowane, które nie są kolizyjne z nową jezdnią, więc one cały czas będą z kostki, a w pozostałych miejscach, no chyba że już był gdzieś asfalt, to wtedy będzie asfalt, a w pozostałych miejscach, we wszystkich miejscach, gdzie są przejazdy rowerowe, jak właśnie w tym miejscu, również przy wjazdach na osiedla i tak dalej, powstaną faktycznie nowe asfaltowe przejazdy rowerowe. Po prawej stronie jezdni, wiem, żebyście czekali, żeby pojawiła się na całej długości droga rowerowa. Spokojnie, jej teraz nie będzie. Będzie chodnik. Droga rowerowa po dwóch stronach ulicy, właściwie po dwóch stronach całej części, jeżeli chodzi o tą drogę, pojawi się dopiero podczas budowy samej trasy tramwajowej. Wtedy po prostu po drugiej stronie od torów tramwajowych najprawdopodobniej pojawi się buspas. Zobaczymy, czy będzie.
aktualnie trwają prace projektowe, jeżeli chodzi właśnie o tą nową trasę tramwajową. Natomiast wiemy, że na pewno powstanie, bo jest duża presja polityczna i duża presja nie tylko wyłącznie polityczna, ale też po prostu mieszkańców, żeby w końcu tą inwestycję zrealizować. Wiem, że o tym mówię już nie jeden raz, ale w końcu mogliby to jednak zrobić. Co ważne, pomijając to, oczywiście też wszystkie przystanki autobusowe będą całkowicie przebudowane, chodniki, no i na całej długości będzie zupełnie nowa nawierzchnia asfaltowa. Też przystanki, przejście dla pieszych uzyskają, które nie miały wcześniej jeszcze azyle. No i tutaj jak widzicie właśnie na tym odcinku powstaje droga rowerowa obok samego centrum handlowego po lewej stronie, którego po prostu w tym miejscu, której drogi rowerowej w tym miejscu po prostu jeszcze nie było. A same rondo tutaj na samej końcu tej inwestycji, przepraszam, się nie zmieni zbytnio, tylko się pojawi po prostu nowy przejazd rowerowy, którego w tym miejscu nie było, dlatego też ten rowerowy teleport w tym miejscu był naprawdę całkiem pokaźny. A dalej w przyszłości oczywiście pojawi się tramwaj, ale tramwaj będzie jechać nie tymi wiaduktami, tylko po prawej stronie, bo na wiadukta się po prostu nie zmieści. Tak, aby ruch samochodowy cały czas był po dwóch jezdniach i dwóch pasach, a tramwaje sobie śmigały obok, zupełnie nie kolidując z ruchem kołowym. Więc ten tramwaj naprawdę może być, bym powiedział, całkiem szybki, no i na pewno dużo bardziej po prostu lepszy, jeżeli chodzi o pasażerów, po prostu nie będzie stać w korkach, no i rzecz jasna, dużo bardziej efektywny, jeżeli chodzi o przepustowość, liczbę pasażerów zabieranych na jeden pojazd i jednego kierującego pojazdem. W tym przypadku to będzie oczywiście motorniczy. No i na dalszym odcinku macie jeszcze kolejne ujęcia, jak to wyglądało w lipcu 2024, ale już teraz przechodzimy sobie do dokładnej analizy, jak ta inwestycja wygląda teraz w październiku 2024. Więc sobie schodzimy na dół i ja mam mniej więcej, będę też pokrótce patrząc tutaj na projekt, który jest na stronie ZDM-u, patrzył mniej więcej, jak ta inwestycja w tym miejscu się prezentuje. Na tym odcinku od samego ronda będzie cały czas pozostawiony ruch dwoma jezdniami z dwoma masami w każdym z kierunku. To jest ważne, bo dzięki temu cały czas dojazd do samego cecha targówek będzie pozostawiony mniej więcej w takim samym stanie, jak ma to miejsce aktualnie. Czytaj, nie będzie jeszcze większych korków niż było wcześniej. Natomiast plusem będzie to, że same wjazdy do cecha targówek będą wydłużone, natomiast no jest to oczywiście połączone też z tym, że sam zarządca targówka, znaczy tego centrum handlowego, po prostu współfinansuje tą inwestycję i też trzeba by mieć coś dla siebie. Pomijając to, że pasażerowie, a właściwie kupujący, szybciej dojadą do nich dzięki buspasowi, no to też oczywiście, żeby osoby, które jeżdżą zwykłymi samochodami, mogły też do nich cały czas dojechać całkiem nieźle. Natomiast w tym miejscu nie będzie buspasu, tutaj przystanki autobusowe będą się znaleźć w wysepkach, właściwie tak w głównej mierze. Droga rowerowa będzie poprowadzona za przystankiem autobusowym, tak aby faktycznie nie kolidować. No i przystanki autobusowe w tym miejscu będą miały drogi prowadzące dla osób niewidomych, czyli dla osób z niepełnosprawnościami. Pomijając to, też najprawdopodobniej mają być zastosowane na całej długości. Domyślam się, że to już że jest standard. Nowe krawężniki przystankowe, dzięki którym autobusy mogą bardzo blisko podjechać pod samą krawędź peronową przystanków autobusowych. Tu widzimy prace, które są realizowane aktualnie pod ziemią, bo tych jest oczywiście najwięcej. Najwięcej się dzieje tego, czego nie widać jak zawsze na inwestycjach, chociaż sama budowa długo jeszcze nie będzie trwać, bo ma się zakończyć, jeżeli chodzi o zasadnicze prace, na koniec listopada 2024, po czym będzie frezowanie całej nawierzchni, aby asfalt był na całej długości, bo aktualny etap, jeżeli chodzi o objazdy i utrudnienia, nie będzie się znacząco zmieniać do samego końca listopada 2024, więc de facto przez najbliższe półtora miesiąca będzie, tak jak to widzicie na tych ujęciach, pomijając ulicę Świętego Wincentego, jesteśmy na Targówku, a nie na Mokotowie, bo tam po prostu już są już namalowane nowe pasy, a na ujęciach jest jeszcze wszystko frezowane. Tu dojemy do skrzyżowania głównego i kluczowego, gdzie się kończy buspas jadący w kierunku trasy toruńskiej. Tutaj ten buspas po lewej stronie jezdni. W tym miejscu będzie się ją zaczynać i ciągnąć do cecha targówek. Czego dopiero w tym miejscu? No bo autobusy też na dalszym odcinku nie jadą w głównej mierze w obydwu kierunkach. Autobusy tutaj jadą tylko i wyłącznie do Meta Konotowicza, następnie skręcają w prawo, robią, zawracają i później jadą drugą stroną, czyli jadą z ulicy Malborskiej bezpośrednio właśnie do tego skrzyżowania. Więc tu jest trochę to pokręcone, jeżeli chodzi o to, gdzie, w jakim kierunku to się wszystko ciągnie, jak będą jeździć te autobusy, no, ale tak po prostu też jest to zrealizowane, żeby było najbardziej efektywnie, no i też po prostu, żeby nie trzeba było wszędzie tego buspasu budować tam, gdzie on po prostu nie będzie wykorzystywany. Na tym całym skrzyżowaniu z tego
tego co kojarzę, nie będzie wszędzie przejazdów rowerowych. One będą w tych miejscach, gdzie były przed przebudową. Natomiast w obrębie całego skrzyżowania pojawi się nawierzchnia asfaltowa. Przejścia dla pieszych będą po każdej ze stron ulicy. No i przystanki autobusowe nie będą w zatoczkach, tylko po prostu będą przejezdne dla samych autobusów. W każdym z kierunków i z każdego przystanku autobusowego będzie się dalej ciągnąć buspas. Lecimy sobie dalej na odcinku, który był właśnie frezowany w aktualny weekend, czyli w weekend 11-14 października 2024. No i widzimy, że na całej długości tejże ulicy najpierw oczywiście stara nawierzchnia była sfrezowana, a później pojawił się nowy asfalt. To są ujęcia z tego co kojarzę chyba z soboty. Jakoś z końca soboty, więc oni tutaj jeszcze mieli trochę czasu, żeby zakończyć całą tę inwestycję. Niemniej, jak widzicie, nowa nawierzchnia naprawdę czarna jak smoła w tym miejscu się pojawia. Droga rowerowa po prawej stronie tutaj nie będzie przebudowana, ona będzie taka jak jest aktualnie, więc no to oznakowanie jest dosyć słabe, bo tam piesi raczej chodzą głównie drogą rowerową niż swoim chodnikiem. No i tu w tym miejscu jest przystanek autobusowy metro Konatowicza. Jest on na podbudowie betonowej, żeby na spokojnie autobusy nie wykorzystywały całą tą nawierzchnię. Natomiast według mnie to trochę minus, bo przez to, że ten przystanek znajduje się cały czas tak daleko, a według mnie dałoby się go przesunąć w innym lokalizacji, tylko po prostu kosztem poszerzenia jezdni, no to dojście do tego przystanku jest naprawdę całkiem niewygodne. Wiem, że z tego przystanku mało który autobus korzysta, dlatego też w tym miejscu w kierunku właśnie, patrząc na tym aktualnym ujęciu, nie będzie buspasu po prawej stronie, tylko będzie po lewej w kierunku Konatowicza. Niemniej, no według mnie to trochę słabe rozlokowanie tego przystanku. Ja wiem, że podczas budowy tramwaju to się wszystko oczywiście zmieni, no ale tramwaj będzie powstać dopiero za 4 lata, de facto będzie gotowy dopiero za 6 lat, więc jakby no to trochę daleko idąca inwestycja. Tymczasem w tym miejscu widzimy oczywiście, że się dużo nie zmieniło. W sensie skrzyżowanie z metrem Konatowicza i z ulicą Konatowicza jest cały czas jedną wielką częścią, która jest nieruszona przez wszystkie inwestycje. Ani metro Konatowicza, ani przebudowa aktualnie ulicy Świętego Wincentego i ulicy Gomorskiej nie rusza tego całego skrzyżowania. Pewnie spytacie się czemu. Chodzi oczywiście o to, że całość w tym miejscu znajduje się na jednym wielkim wiadukcie, który jest nad kanałem Brudnowskim. Kanał Brudnowski znajduje się pod tym całym skrzyżowaniem, dlatego też aby jakiekolwiek robić większe ingerencje, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, trzeba było wyburzyć całkowicie wiadukt i postawić zupełnie nowy. To będzie realizowane w ramach budowy tramwaju, bo wtedy po prostu trzeba wybudować od nowa ten wiadukt, żeby on obsłużył tramwaj i żeby mógł tędy przejechać. Natomiast do tego czasu jest jak jest, czyli po prostu się wszystko robi do tego, co w tym miejscu jest, bez jakichś większych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś większe jeszcze zmiany dla kierowców po zakończeniu całej budowy, z tego co w tym miejscu nie widzicie, to jest to, że z wszystkich osiedli właściwie będą tylko wyłącznie prawoskręty, jeżeli chodzi o wjazdy w ulicę Świętego Wincentego, czy też oczywiście w ulicę Głębocką. Co prawda na tym skrzyżowaniu, które widzicie tutaj po lewej stronie, będzie tam jeszcze dodatkowy wjazd jadąc od ulicy Konatowicza, dodatkowy lewoskręt wjazd na te osiedle. Natomiast pomijając to, tutaj nie będzie jakichś dodatkowych barierów, większość tych po prostu wjazdów będzie tylko łącznie z prawoskrętami. Chodzi o to, żeby po prostu nie krzyżować do jezdni, żeby nie było dodatkowych przejazdów przez samą drogę, tak aby po prostu samochody i pojazdy inne w tym miejscu się nie krzyżowały, był szybszy przejazd i po prostu to się nie korkowało, jak to miało miejsce wcześniej przed realizacją tej całej przebudowy. Zobaczymy, czy korki będą. No myślę się, że tak, bo właściwie wiem, wszędzie gdzieś pojawiły buspasy, to wszystkie inne pojazdy stoją w korkach, no ale chodzi o to, żeby komunikacja miejska szybciej jeździła, bo jak dobrze wiemy, z niej korzysta większość osób korzystających z Warszawy. Większość pasażerów i po prostu wszystkich osób, które przemieszczają się drogami, wybiera komunikację miejską zamiast transportu indywidualnego, jeżeli chodzi oczywiście o samochody. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zadania patronami, ja wznoszę. Kolejny film z tej inwestycji postaram się zrealizować albo w kolejnym miesiącu, albo podczas kolejnego frezowania w listopadzie 2024. No i tą serię chcę podzielić właśnie na 3 odcinki najprawdopodobniej, czyli teraz kolejne frezowanie i później zakończenie całej tej inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaj, no to czekamy, tak? Jak będą jakieś kolejne informacje, to zawsze oczywiście mniejsza z tym będę was informować. Jak będzie więcej nowości, to w kolejny film z tramwaju na Zieloną Białękę pojawi się oczywiście na kanale Awizonosz. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!